Zjawiskowe, dwupokojowe mieszkanie, które ma do zaoferowania komfortowe wnętrze i nie jeden, ale aż dwa balkony. Brzmi ciekawie? Nazywam się Aleksandra Jałocha i zapraszam do prezentacji. Mieszkanie znajduje się w Poznaniu na Naramowicach. Nowy, czteropiętrowy blok zlokalizowany jest przy ulicy Karpia 29 na osiedlu Jaśminowym. Mieszkańcy mają dostęp do pobliskiej, bogatej infrastruktury usługowej i społecznej. A już niedługo, w odległości 10 minut piechotą od bloku, zostanie oddana do użytku trasa tramwajowa. Atrakcyjności tej lokalizacji dodają liczne tereny zielone, idealne na długie spacery. Prezentowane mieszkanie ma powierzchnię 41 m2. Składa się z salonu z aneksem, łazienki, korytarza oraz sypialni. Do mieszkania przynależą także dwa balkony. Jeden mniejszy, tradycyjny oraz drugi większy w formie lodzi. Wystawa okienna skierowana jest na południowy wschód, co zapewnia nam przyjemne, słoneczne poranki. Mieszkanie zostało wykończone pod klucz z wykorzystaniem wysokiej jakości materiałów i jest utrzymane w szaro-czarnej kolorystyce z elementami drewna, a to sprawia, że jest niezwykle uniwersalne. Projektantka wnętrz kierowała się minimalizmem, z jednoczesnym zachowaniem maksymalnej użyteczności każdego metra kwadratowego. W stosunkowo niewielkim salonie udało się dzięki temu zmieścić praktyczny aneks kuchenny, część jadalnianą oraz część wypoczynkową z miejscem na telewizor. Kuchnia utrzymana jest w kolorze ciemnej szarości z kontrastowym blatem oraz dębowymi szafkami. Została wykonana na wymiar przez stolarza, co przełożyło się na wykorzystanie dosłownie każdej wolnej przestrzeni. Naturalnie przewidziano w niej miejsce na lodówkę z zamrażarką i zmywarkę. W standardzie są natomiast pozostałe sprzęty AGD – piekarnik, płyta indukcyjna oraz okap. Łazienka wyróżnia się na tle innych pomieszczeń w mieszkaniu, ponieważ zastosowano tutaj przykuwającą oko fototapetę. Przyłamuje ona minimalistyczną kolorystykę reszty prezentowanej nieruchomości. Łazienkę wyposażono w wannoprysznic, duże lustro i funkcjonalną szafkę pod umywalką z szufladą i półką. Warto zwrócić uwagę na dbałość o szczegóły i wykorzystanie czarnej armatury, która współgra z całym zamysłem barwnym mieszkania. 41-metrowe mieszkanie uzupełnia drugi pokój, który ma powierzchnię prawie 12 metrów. Można go zaaranżować na przytulną sypialnię. Pomieszczenia połączone są 6-metrowym korytarzem. Można pokusić się o wyposażenie go w szafę wnękową. Mieszkanie dostępne jest w sprzedaży. Co ważne, kupujący nie płaci podatku PCC. Wszystkie szczegóły dotyczące oferty znajdują się w opisie filmu. Do zobaczenia!